like we planned it. Halo, halo, witam serdecznie, jestem Bartul. Zaczynamy materiał z Gears Tactics. Rozpoczynamy kolejną misję fabularną z aktu trzeciego, misja czwarta, Hot Zone. Teraz tak, jeszcze sobie sprawdzimy tutaj jedną rzecz, bo ja sobie zwolniłem trochę miejsca, jeśli chodzi o tutaj rekrutów. Mamy 4 sloty, tutaj możemy zwerbować 2 jednostki. Scout i support. Dobra. I teraz będziemy mogli ewentualnie tutaj sprawdzić, jakie części mają. Ok, tutaj weźmiemy takie najsłabsze. O, 15 damage, 1 ammo. Fajnie. Dobra. Jeśli chodzi o... O, goś ma hełm taki dosyć ciekawy. Blast Zone. O! Niezłe, ej! Niezłe, niezłe, niezłe. No hełm. I jeszcze granat sprawdzimy. Ma zwykły granat. Dobra, a ta druga jednostka? Dobra, to mamy... 2 do ammo, to tego nie ma, to sobie to weźmiemy standardowy. Diagnostics, to też niech zostanie. Hair trigger, to też nie zostanie, czyli tutaj nic ciekawego. Tutaj możemy ten pistolet też wyrzucić. Granat jest zwykły. Helm. To nie zostanie. To niech zostanie, słabe. Dobra, w takim razie jeszcze tutaj ściągniemy mu ten pistolet. I przydzielę im komuś innemu. Dobra, tutaj już jest. Tutaj jest. Sniper ma pistolet lepszy. Tutaj mam heavy, level 6. Też ma założony. Sniper. Dobra. Heavy poziom 4. Dobra. I w zasadzie tyle. Dobra, jedziemy. Tutaj zdobędziemy mod legendarny. Dorn jest zbanowany. Więc nie pójdzie z nami. Czekajcie, to sobie... Zrobimy tak. Czyli nasz najmocniejszy skład idzie na misję. Alexandria, Jester, Her. Nie wiem, czy to jest ta snajperka, o której... Aha, ona jest banowana. Dobra, to pójdzie ta druga. Jester, Her. Może być. I tutaj mamy, widzicie, granaty leczące i 3 granaty standardowe. Dobra. Jedziemy tłuc szarańcze. Kurczę, nie lubię tej misji, bo trzeba się śpieszyć i uciekać. A nie lubię. Detonator pins should be in one of these equipment cases. Search them until you strike gold. Keep ahead of those bombs. Don't want to be scraping anyone off the dirt today. Trzeba uważać, żeby znowu, kurde, nie wleźć pod przeciwnika. Dobra, naszym zadaniem jest zebranie 5 skrzyń, czyli standard, już robiliśmy to chyba ze 2 razy. Także pod tym względem te misje, no mówię, są beznadziejne. Keep those locusts off our cargo.
Kurde, pieczona. Double time it. Danger zone's moving up. Zbierzmy to. Got equipment, but no detonator pins. Keep looking. Collect four or more case. O, w sumie, ale bym podszedł może jeszcze bliżej. Mawdy tutaj. Mawdy tutaj. Tutaj skrzyni nie ma, tak czy siak musimy iść chyba w lewo. To mamy ten mocniejszy granat. Dobra. Yeah. Snajper. Moving. Dobra, tutaj damy strzał 10%. 50. A czemu tego nie mogę trafić? Didn't connect. Heavy on standby. Low on ammo. You got it. Myślę to, żeby tak nie było, że mnie tutaj podejdą i mnie zaraz detonują, cholera. O, w mordę. Enemies inbound. Ej! Ja cię pierdzielę, patrz się tu, jaki shit. Szlak by tu trafił. You didn't need to come along. Don't think so, cowboy. You're still on probation. Is that right? And how long is this probation gonna last? Till the lump you made on my head heals. How about that? Understood. Trzeba uciekać, co kurwa mać. Gdzie tu są jakieś skrzyneczki? Czekajcie, bo tego się przydałoby się ściągnąć. Dobra, idziemy na górę, czyli tutaj dwójeczka. O, tutaj, o, tylko widzicie co, ja może tutaj... Bo tutaj zaraz kogoś spotkamy. O, ładnie pocisnąłem teraz. Wszyscy, kurde, stracili życie. Gorzej być nie mogło. O, te ma 4 punkty akcji. Dobrze, to pójdziemy jak najdalej. W sumie... Powiem wam, że chyba o tak, jak będziemy robić po jednym punkcie, to będzie chyba lepiej. O, widzicie, to mam nawet dwa. Tak jest chyba lepiej. Widzicie? A nie, jeden punkt mi został, a nie cztery. No nic. Reporting in. I'd like that one back. Zajebiście, znowu to samo. Out of ammo. What? Tym jeszcze się możemy przesunąć bliżej. Kicking up dirt. Dobra, leczenie. Keep it up, Jack. Shit. Hey, grubs! You break our shit, you buy it. Let's kick some ass. Jestem pod samym tym. 82%, dobra.
Shit, down to one shot. Shit. Moving up. No to mnie trafimy, to będzie katastrofa. Kurwa mać. Ja cię pierdziu. Co za shit. Wiecie co, to jest najgorsze, że tutaj zaczną ci do mnie pruć. Fucking shit. Chyba czekacie, zobaczmy, czy tutaj tym granatem coś działamy. Jest, dobra, na szczęście. Understood. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że ten nie dotrze tutaj, albo tutaj do tego. Kuźwa, obawiam się trochę. Nic tu niestety nie możemy zrobić. Ewentualnie możemy rzucić to barierę. Safety's off. Tu jest jedna, tu jest druga. Detonator pin secure. Dialing in our evac now. But we can always use extra equipment too. Collect two more cases. Okej, okay, ewentualnie. Można by było to jeszcze zrobić oczywiście. Tylko ja nie wiem, czy tutaj przeciwników nie spotkamy jakiś. Więc trzeba powoli. To jest ta misja z tych łatwiejszych, w sensie krótszych może, o. Dobra. Tym trujemy naprzód. Wszyscy się uleczą. O, a jak oni się to schowali, że nie mogę nikogo trafić? 10%. Heading out. Need a reload. Dobra, żeby to jeszcze miało. Nice. To użyjemy sobie tego cuda. Sniper reporting in. Sniper, kurde, w ogóle nie ma tego. Amunicji. You got it. 10%. A daj pan spokój. Może byśmy tutaj zaszli ich.
Czekajcie, tutaj coś zrobimy w temacie. Tu mamy 3, tu mamy 2, dobra. Jeszcze może oddam jeden strzał. Albo zrobimy po prostu... Aha, bo to jest... Dobra, to chyba tak będzie najlepiej. To jest w sumie dobry pomysł, chociaż ci mnie tutaj skubną. Ale dobra, jeden... mamy 3 punkty akcji, więc możemy przejść, możemy oddać strzał. Aha, 10% tylko jest szansy. Aff, mordę. Nic z tego nie wyszło. Dobra. Zobaczymy, czy to kurde. Cholera. Nie tak to chciałem rozegrać. Możemy uciekać w zasadzie. W sumie mogę użyć tutaj czegoś lepszego. No i znowu mamy 3 punkty akcji. Fantastycznie. Another grub down. Affirmative. Proceeding on foot. Fire in the hole. Acknowledged. Go ahead. W sumie to może źle zrobiłem. Aj, tutaj nie mam 100%, dobra. Miazga, flaki. Let's make it happen. Heading out. I'm listening. A, jeszcze podleczymy ekipę. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ na ukończenie, chociaż... O, w mordę jeżdżę, jeszcze tego brakowało. This'll be good. Acknowledged. A, szczelimy sobie na koniec. Ready. Not a bad little mission. How's that lump on your head feeling now? Better. I mean, an old man like you can't hit that hard. Just wanted to ring your bell. If I were out to hurt you, you'd know it. O, jaki ten legendarny upgrade. Pięknie. Nie wiem, czy na kolejna misja fabularna. These super grubs are bad news. If Ukon builds thousands of them, marches on Afira. Easy to fix, Diaz. Wanna stop an army of assholes, just blow up the asshole factory. Done. You're welcome. Pewna Ukona, ten granat, który
zapobiegnie chyba używanie mu tego tej nieśmiertelności. Listen. What I did before. Well, it was a bad call. I just wanted payback. For all the shit the cogs made me do. I put you all in danger. I'm just trying to make that right. O, przerywniki fajne są. Przynajmniej coś nowego, prawda? Dobra, teraz tak. Otworzymy sobie skrzynię. Wow, aż 6. Zobaczmy, jaka misja się pojawiła. 5. Dobra, misja główna, więc chyba raczej jej nie zrobimy. Wykorzystamy ten czas na upgrade'y. 30 damage. O, 40 damage tu mamy. Pięknie. Super. Widzicie, już nasza postać jest mocniejsza. Tutaj oczywiście tego nie zmienimy. Tutaj mamy plus 100 do obrażeń. Chem, które mamy, no to... Critical Hit Damage. 10 do uniku. To mamy życie. Też jest całkiem fajne. Ale ten hełm jest chujowo wygląda. Fajnie to zostanie. Tutaj używamy auto loader. Mamy 70% szansę na to, że po strzale nam się przyładuje magazynek. Ale tylko w Primary Weapon. Dobra, tutaj wszystko. Szansa na krytykę 10%. Tutaj mamy celność. Minus 1 ammo. Może być. O, a to kto to ma założone? 15 damage, 1 ammo. Kto to ma założone? Cedric. Ej, kurczę, to jest całkiem fajne. Ha, obrażenia i ammo. Celność nam spadnie. Dobra, w sumie to niech zostanie, tak. Tutaj mamy accuracy bonus i tutaj mamy plus 30 damage. Disrupt. Shots from this unit will knock back the target. Podobno to jest dobre, ale nie wiem. To znaczy, jak się przeciwnie chowa za zasłoną i go trafimy, no to wtedy on jakby jest od tej przeszkody. No tej osłony odstaje, więc można go łatwo drugi raz trafić. Ale nie wiem, czy ja to chcę zakładać. To jest fajne, ten Blast Zone. Więc to zostaje. I Granadier. Także ta postać typowo na granaty jest nastawiona. Plus 75 obrażeń. Dobra, tutaj tyle. Sniper.
No to tyle, lepszego raczej nic nie znajdziemy. Legendarny mod. A, widzicie co, jeszcze możemy sobie tutaj tą broń zmienić, kolor. Gdzie jest niebieski, to możemy coś na niebiesko malnąć. Albo to nie będzie. Dobra, to w sumie takie drobnostki. Aha, bo tutaj żeśmy zrekrutowali tych nowych członków. I tutaj można ewentualnie właśnie coś powymieniać im. Założyć jakieś gorsze te. A tu mamy, patrzcie, 15 damage i 1 ammo. Damage. O kurde. Cedric. Także widzicie, można tutaj w ten sposób też sobie, jakby oprócz tych skrzyń, które zbieramy, możemy też właśnie ściągać przedmioty z żołnierzy, których rekrutujemy. Po prostu możemy zrobić tak, o, a później gościa wypierdolić stąd. Base stat, ok, tu wszystko jest na base stat. Aha, dobra, bo tego już ogarniałem, Jimmy'ego, to też możemy go wypierdzielić. A, tutaj też jest to samo chyba wszystko. Tak, tu jest kolejna postać, którą trzeba wypierdzielić. Pościągamy wszystko oczywiście i ją wyrzucimy. Natomiast tutaj zwerbowałem. Okej, okay, to... A to kto to ma założone? O, fucking shit. Power barrel. Ale czekajcie, bo ktoś już... A, to znasz Wolf główny. O, shit. Patrzcie, tu mamy 60 damage, critical chance. Szansa na krytyka. No i tutaj mamy kolejne 60 damage. 420, 45 krytyk. Ja pierdziu. Ale koks. Critical damage, to też jest niezłe, tylko celność nam spada, nie? Ale 420 razy critical damage razy 2 to masz, macie 840 obrażeń. Ale nie, no ja tutaj celność muszę wziąć, bo 30% to mało jest. Tutaj można by ten ammo wziąć, chyba nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł. A kto to ma plus 3? Dobra, niech to zostanie. Zwykły granat. Hełma tutaj half. I hardened. A, to słabe jest to. Advanced optics, critical hit damage. A mamy coś takiego, żeby na przykład zwiększyć celność? O, blast zone. Blast Zone. To jest, kurczę, całkiem niezłe.
I 13 do życia, bo tutaj nie ma nic, co by nam dawało jakieś celności. Chyba, że to weźmiemy. Critical hit damage. Dobra, niech to będzie. Grenadier. To ma 4 skille. Dobra, już powiem wam, się pogubiłem. Szkoda, że nie możemy sobie jakby przełożyć głównej drużyny tutaj na Herosów, nie? Mam tylko Dorna. Czego tam ma taki chujowy kolor pancerza? To ja zmienię kolor na biały. Żeby pasował do jej stroju. Zobaczcie, możemy nawet hełmy też pomalować na jakieś inne barwy. No jest tutaj dużo kustomizacji. Jak ktoś lubi się bać w to, no to jest tutaj w czym się wybierać. No i proszę. Nice. Mordeczki, nie ma co przedłużać, to tyle. Maksymalny poziom, jaki możemy zdobyć, to 10 podobno. Mamy tutaj na razie 6. Czekam na Jacka poziom, bo dzięki temu, jak zdobędziemy tutaj skille, będę mógł kupić sobie tutaj boomshota. Będziemy mogli sobie stworzyć broń. Dla jakiegoś naszego członka. Tutaj mamy z kolei torch bow. To też fajna sprawa, bo mamy tam aż 3 strzały i ten łuk jest też mocny, naprawdę. Także tutaj myślę, że w to pójdziemy. Myślę, że jeszcze może, nie wiem, ile tutaj brakuje nam. A, i wiecie co, można by to kurczę zresetować. Ale no, leczenie nam się przyda. To i to też tego używamy. Także tutaj nie ma za bardzo z czego zrezygnować. Chyba, że z tego. Z tego bym zrezygnował, wiecie? No czekajcie, zresetujmy. Ile tutaj mam tego? 8 reset token. Tylko moment, czy to jest obowiązkowe? Bo to jest obowiązkowe chyba. Ta umiejętność. To jest pierwsza główna umiejętność, o której zaczynamy. I dopiero idziemy tutaj w dół, nie? O, dobra, strał pies. A, widzicie, jednak. No, używamy uleczenia i używamy tutaj tych wzmocnionych obrażeń. Coordinate Assault. No niestety, straciłem punkt. No nic. To wszystko w tym odcinku. Patrzcie, możemy jeszcze Jacka z tego pomalować? Nie. A da się. Da się. Weźmy go na czerwono, pomalujmy. Fajne to jest. Naprawdę to jest dużo opcji. Żeby go na jakiś tam kolor ciapnąć. O proszę, taki mięsisty. Szkoda, że tych oczu nie można mu na niebiesko pomalować. Może go na niebiesko pomalujemy, ale dobra, niech zostanie. Dobra, dzięki za uwagę, ludziska, to wszystko w tym odcinku. Misja 5, 6, 7, 8. Jeszcze 4 misje główne zostały, plus pewnie jeszcze raz się pojawią misje poboczne, więc jeszcze trochę gry przed nami. Te poziomy się, widzicie, no już teraz dosyć wolno zdobywa. Więc nie wiem, czy nawet do 10 dobijemy, raczej wątpię. A czego tu jest inny kolor tej broni?
O, coś nie pasuje to jedno do drugiego. Nie wiem czemu. Fajnie, tutaj naprawdę można się bawić z tym. Mordeczki, pozdrawiam serdecznie, zostawcie łapkę w górę, cześć.